W dzisiejszym serwisie proponujemy skróconą relację z uroczystości związanych z wręczeniem miastu Nagrody Europy, debaty kandydatów na prezydenta Słupska oraz rzut oka na gminne dożynki w Swołowie. Rozpoczęły się obchody najważniejszego w tym roku wydarzenia dla Słupska. Nasze miasto zostało bowiem laureatem Nagrody Europy. Z tej okazji władze miasta przygotowały dwudniową imprezę. Pod ratuszem swoje stoiska wystawiły miejskie organizacje i instytucje. Sceną na Placu Zwycięstwa zawładnęli młodzi artyści ze słupskich szkół. Sporo ciekawskich przyciągnęło stoisko Akademii Pomorskiej, na którym można było m.in. bezpłatnie skorzystać z aparatury do mierzenia ciśnienia, czy też poznać sposoby na samodzielne wykrycie zmian nowotworowych w piersi. Eksponowane modele cieszyły się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodszych chłopców, którzy pod przykrywką obcowania z nauką doświadczyli praktyki, która przyda im się w dorosłych latach życia. Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia świętowania był występ hip-hopowego zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście. Nieco później słupszczanie mogli podziwiać kolejną, dziesiątą już siatkę z reprodukcją obrazu Witkacego. Tym razem na murze kamienicy przy ulicy Jaracza zawisł pejzaż śródziemnomorski. Pierwszy dzień imprezy zakończył spektakl plenerowy Kukier, który został wystawiony w Parku Kultury i Wypoczynku. Nagroda Europy jest wielkim wyróżnieniem dla Słupska i szansą na jego dodatkową promocję na Starym Kontynencie. Promocja miasta jako miasta otwartego, które chętnie nawiązuje współpracę zarówno kulturalną, oświatową. Owocuje to tym, że goście z zagranicy czują się u nas po prostu dobrze, chętnie przyjeżdżają. Mam nadzieję, że ta nagroda zachęci jeszcze więcej turystów, mieszkańców Europy do odwiedzania naszego miasta. W sobotę odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na którą zaproszeni zostali goście niemal z całej Europy. Chwilę później zgromadzeni na Placu Zwycięstwa słupszczanie byli świadkami uroczystego przekazania nagrody na ręce prezydenta Macieja Kobylińskiego. Same komentarze były bardzo pozytywne. Może przytoczę jeden, który usłyszałem bezpośrednio po zakończeniu imprezy, zaraz po sztucznych ogniach od pana Wojciecha Sawickiego, sekretarza generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Powiedział nam po prostu, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, a jednym z niewielu w Europie wśród laureatów tej nagrody, które zorganizowało imprezę dla mieszkańców, dla ludzi, którzy mieszkają w tym mieście. Było to pomyślane przede wszystkim, on powiedział, że było widać, że to jest zrobione dla tych ludzi, którzy właśnie przyszli na plac, żeby słupszczanie mogli się bawić, mogli się radować z tej nagrody, którą de facto im zawdzięczamy. Kolejnym punktem uroczystości była kolorowa parada radości. Szły w niej zarówno organizacje miejskie, jak i zwykli słupszczanie. Wieczorem na Placu Zwycięstwa wystąpiła słupszczanka Natalia Sikora, laureatka programu The Voice of Poland oraz ubiegłorocznego konkursu debiuty na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wyścig po władzę w Słupsku ruszył na dobre. W biurze komisarza wyborczego rejestrują się kolejne komitety. W wyścigu po fotel prezydenta Słupska pojawia się także coraz więcej chętnych. Pierwszym oficjalnym kandydatem był Andrzej Kaczmarczyk, dotychczasowy wiceprezydent. O najważniejsze w mieście stanowisko ubiegać się będą także posłowie Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej oraz Robert Biedroń z Twojego Ruchu. W szaranki zamierzają również stanąć wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Kujawski z Prawa i Sprawiedliwości i szef Stowarzyszenia Nasz Słupsk Aleksander Jacek. W piątek w ramach konferencji pod hasłem Kształtowanie postaw obywatelskich odbyła się debata kandydatów na prezydenta Słupska z udziałem wiceprezydenta Kaczmarczyka, posłów Konwińskiego i Biedronia oraz radnego Kujawskiego. Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze, a kandydaci przedstawili swoją wizję sprawowania urzędu. Miasto, żeby takie jak Słupsk, jak mówiliśmy o problemach, definiujemy je bardzo, bardzo podobnie, jakie są problemy w mieście Słupsku, to te środki unijne powinniśmy wykorzystywać z jednej strony na to, co czyni nasze życie przyjemniejszym, fajniejszym, milszym, a z drugiej strony na to, co kreuje rozwój gospodarczy, miejsca pracy. Przez ostatnią, tej ostatniej perspektywie, tej kończącej się unijnej, moim zdaniem bajka poszła zbyt daleko w jedną stronę. Żeby z tego dobrodziejstwa, jakim będzie nasz akwapark, za który wydamy środków własnych ponad 60 milionów, mieszkańcy Słupska mogli korzystać, to zwyczajnie muszą mieć zarobić pieniądze, żeby z tego mogli korzystać. Ja chciałem zapytać, żeby odpowiedzieć na pana pytanie prowadzącego, muszę zobaczyć, jak zareaguje sala. Mam pytanie. Czy ktoś z państwa uważa się za osobę niewyrazistą, nieinteligentną, niekreatywną, nieprzedsiębiorczą i niezaradną?
Jedna osoba. Wszyscy. Ale pan poseł wstał. Jedna osoba. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy tymi perłami tego Słupska. Problem, który jest rzeczywisty, jest taki, że kobiety w Słupsku angażują się znacznie mniej w pewne działalności społeczne, zwłaszcza w działalność polityczną. Taka, tak. Dlaczego? Może dlatego, że jeżeli mamy, i tu znów zejdziemy na ekonomię, może w Warszawie to trochę wygląda inaczej, ale jakie są oferty pracy dla kobiet w Słupsku? No, jakie to są pieniądze? Są niewielkie pieniądze, to są niewielkie pieniądze, jeżeli chodzi o pracę. A jakie są przeciętne zarobki Słupska? 2000 zł, jeżeli facet przyniesie do domu, to można powiedzieć, że jest niezaradne? No zadania strategiczne to znowu remedium. Chcemy zrobić to, czy coś innego, potrzeba większą ilość pieniędzy poprzez konsultacje, poprzez radę pobytu, bo to dotyczy nie tylko prezydenta miasta, to dotyczy również rady. Trzeba to po prostu starać się uzgadniać z jak najszerszą grupą ludzi. No właśnie chociażby przez spotkania takie jak to, bądź w formie elektronicznej. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Komitety wyborcze mają czas do 8 września na zgłoszenie w Krajowym Biurze Wyborczym. Listy kandydatów trzeba zgłosić do 7 października. W minioną sobotę odbyły się dożynki gminy Słupsk. W tym roku gminne Świętoplanów odbyło się w Swołowie. Dzięki wspólnym działaniom samorządu oraz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza przybyli goście mogli uczestniczyć w dwóch imprezach jednocześnie. Od godziny 11 trwał bowiem 7 konkurs na pomorską nalewkę. W tym dniu każdy mógł bezpłatnie zwiedzić muzeum w Swołowie. Same dożynki rozpoczęły się od mszy świętej w miejscowym kościele. Po niej korowód dożynkowy przy akompaniamencie Darłowskiej Orkiestry Dętej przeszedł na plac, gdzie odbywały się główne uroczystości. Na scenie wręczono nagrody zasłużone dla rolnictwa, czyli odznaczenia przyznawane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązano także gminne konkursy, w tym najważniejszy, na chleb i wieniec dożynkowy. Muzycznymi gwiazdami wieczoru były zespoły Sztetyl oraz Cigan z fanfara Awantura. Tłum przed sceną rozbawił do łez góralski kabaret Truteń, który przyjechał z zaprzyjaźnionej gminy Rabawyżna. Gmina Słupski i Swołowskie Muzeum postawili na tradycję, dzięki czemu goście mogli przeżyć dożynki na ludowo. Było strzyżenie owiec, przędzenie wełny, przejazdy bryczką oraz pokaz starych maszyn rolniczych. To nie koniec świętowania rolników. Gospodarze w najbliższą niedzielę wybierają się na dożynki wojewódzkie do Starego Pola.